małego dziecka zawsze śpiewałam, tańczyłam, robiłam wszystko, co związane z muzyką. Nazywam się Emilia Nagrodzka, mam 15 lat. Moją pasją jest muzyka, ale również wojsko i mundury. Współpracuję z panem Dariuszem Gołowitem, który jest prowadzącym naszej kapeli. Zajęcie mamy raz w tygodniu, jest to środa. Trwają przeważnie około 1,5 godziny. W Centrum Kultury uczęszczam na zajęcia kapeli ludowej oraz orkiestry. Dzięki muzyce poznałam wielu wspaniałych przyjaciół, dzięki którym ta muzyka staje się jeszcze piękniejsza. Wspólnie osiągamy różne sukcesy, jeździmy po wielu koncertach, miejscowościach, sprawiamy radość ludziom tym, którzy po prostu chcą nas posłuchać. Zielarko, zielarko, daj zioła. Witam, nazywam się Dariusz Gołowit. Od 28 lat jestem instruktorem muzycznym w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Od półtora roku prowadzę dziecięcą kapelę ludową. Jedną z uczestniczek jest Emilia Nagrodzka, jedna z najstarszych uczestniczek kapeli. Mam nadzieję, że nas nie opuści, bo bardzo, bardzo dobrze śpiewa, mocny głos, aby takich więcej. Chciałabym wiązać plany na przyszłość dalej z muzyką. Chciałabym dalej rozwijać swój głos i sprawiać ludziom tym radość. Myślę, że wszyscy razem wspólnie osiągamy nasze sukcesy. Każde pierwsze miejsce czy wszystkie występy są dla nas piękną pamiątką i pięknym przeżyciem. Robić to, co uważa. Każdy powinien rozwijać swoje zdolności, nie skrywać ich w sobie. Pasja do każdego przyjdzie w swoim czasie. Mnie już, że tak powiem, do mnie już zagościła. Każdy powinien robić to, co kocha i nie przejmować się opinią innych.